I witam witam gorąco w kolejnym odcinku. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 20 października, czwartek. Zapraszam. Sprawdźmy sobie SP500. Mamy, no troszeczkę na czerwono, także 0,6 prawie 0,7 w dół. Dalej jest Nasdaq 0,8 w dół. Tym bardziej pewnie dolar się umacnia. Tak, 0,6 w górę. No i mamy rynek krypto również. Sprawdźmy sobie. 0,6 w dół. Jeżeli chodzi o BTC, 19 187 dolarów. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Celsius Network 6%, Trust Wallet 4,2% i AW, 2,2%. Projekty, które sobie nie poradziły, to jest Aptos, minus 49%, już prawie 50% w dół. Casper Network, minus 9,6% i Quant, minus 7,8%. Kuknijmy również na stablecoiny. Zacznijmy dzisiaj od USDC Coin. Tutaj mamy spadek kapitalizacji około 200 milionów w jeden dzień. Do tego mamy Binance USD płasko od 6-7 października. Tutaj nic się nie zmienia w kapitalizacji. USDD za to spada z tych 800 ponad prawie 10 milionów do teraz mamy 720. Dzięki temu możemy sprawdzić, tylko dlatego, że podążamy za stablecoinami, to co się dzieje na Huobi Global, że w tym momencie będą tam promować właśnie USDD. Za pomocą 0% tradingu, tak? Jeżeli będziemy przechodzić na parę USDD, czyli można tutaj stwierdzić bardzo prosto, jesteśmy w beście, brakuje płynności, robimy 0% trading, żeby tych ludzi zachęcić do wejścia w USDD, który no, ostatnio troszeczkę spa. To nie jest jakaś wielka suma, bo to nawet nie ma kapitalizacji 1 miliarda. Jest na miejscu w tym momencie 61 w kapitalizacji, także bardzo możliwe, że to będzie ten stablecoin, którym będą chcieli zwojować, może. Kolejną chossę, także tutaj będziemy się przyglądać USDD, czy dochodzi do pierwszej dziesiątki, no i chłobi, tak jakby tutaj na razie nic nie robiono nawet na tej giełdzie chłobi, z tego co tutaj widzimy. Zobaczymy, jak będzie się kształtować tu sytuacja Tether nadal. To są bardzo małe dodruki, 10 milionów, deso to zauważył, nawet tego nie śledzi codziennie, tylko dodaje raz na trzy dni ostatnio informację o tym, bo tutaj nic się nie zmienia. Bardzo mały dodruk, jeżeli chodzi o. 1.002 wyjście powyżej, wtedy dochodzą do 10-milionowych do druków dziennie, i wtedy ten pek zaczyna się nie spinać, dlatego nie ma tej płynności również w Teterze. To nam mówi, że, no również, mamy bessę. Także dla tych, którzy myślą, że Teter może nawet drukować ilość nieokreśloną, to nie tak jest do końca, bo wiem, że czasami się pojawiały tutaj cytaty typu to czemu nie spompują 100 tysięcy, czy 200, czy milion dolarów już jutro, tak? No jeżeli się pewnie spina na druku 10 milionów dziennie, no to raczej również nie będzie się spinał przy miliardzie do druku, powiedzmy dwa razy w tygodniu, tak? Wtedy byśmy coś tutaj może zauważyli, coś co może nas dziś doprowadzić do jakichś ruchów raczej w górę, jeżeli by były takie do dodruki. Spadkowy trójkąt, który właśnie mamy teraz na BTC, przypomina ten z 2018 roku. Czy będziemy mieć więcej bólu na horyzoncie? Zastanawia się Finbold. W szczególności wskaźnik analizy technicznej pokazuje malejący trójkąt podobny do tego, którego Bitcoin wykazał podczas krachu na rynku BESY w 2018, co zaobserwował Kryptosamon, analityk platformy kryptoanalizy CryptoQuant 19 października. Co to może oznaczać? No jeżeli sobie spojrzymy tutaj na lewo na ten trójkąt, to ostateczny krach na rynku niedźwiedzi, który doprowadzi potem oczywiście do wzrostu. Jest wiele tutaj propozycji na to, co może się wydarzyć. 14, 11, 9 tysięcy nawet. Ostatnio widziałem predykcję, także pytanie, czy na ten krach jeszcze liczymy, tak? Będziemy sobie obserwować to. Jeszcze wcześniej trzydniowy wskaźnik względnej siły RSI dla Bitcoina wykazał wzorzec wzrostowy, który w połączeniu z jego akcją cenową w tym czasie wskazywał na silną presję sprzedażową na właśnie BTC. W tym samym czasie trader i analityk kryptowalut Joss Rager zidentyfikował tak zwany wzór odbijającej się piłki w połączeniu z rajdem, za którym wyraził swój pesymizm, twierdząc, że nigdy się nie kończy to dobrze. Nie wszyscy oczywiście się zgadzają z tą niedźwiedzią predykcją. Tutaj mamy mustaż, który sugeruje, że bitcoin może mieć znaczny wzrost, dając do jego wcześniejszych przewidywań, że bitcoin wkrótce zaskoczy wszystkich. Co więcej, kapitalizacja rynkowa bitcoina przyrosła zarówno giganta mediów społecznościowych Meta Platform, jak i giganta bankowego JP Morgan które kontrolują kapitalizację rynkową wynoszącą odpowiednio 360 miliarda dolarów dla Mety i oczywiście 349 miliarda dolarów dla JP Morgan. Bitcoin ma 368 miliardów kapitalizacji. Także w Besie kapitalizacja jest wyższa BTC od tych dwóch podmiotów. Za to Kevin Swenson mówi o naszej korelacji w stosunku do dolara i widzi tutaj zachowanie gdzie, jeżeli dolar miałby się złamać poniżej tej paraboli, którą tutaj widzicie, to prawdopodobnie nastąpi ogromny rajd na BTC, dlatego że jesteśmy odwrotnie skorelowani oczywiście do dolara. Handlowcy uważnie obserwują zachowanie DXY ponieważ spadający indeks wskazuje, że inwestorzy z głębokimi kieszeniami przenoszą swój kapitał z dala od bezpieczeństwa dolara amerykańskiego i alokują je faktywa obarczone ryzykiem, takie jak kryptowaluty i akcje. W chwili pisania tego tekstu DXY notuje 112 punktów, wciąż pozostając powyżej obszaru wsparcia Swensona. Według analityka kryptograficznego niezdolność BTC do zorganizowania znacznego rajdu wynika z ciągłej siły DXY, czyli po prostu z ciągłej siły dolara. Tak jak to tutaj niektórzy twierdzą, Cash is the king czyli Benjamin Cohen od samego początku to powtarza i no chyba do tej pory ma rację. Jaki wzrost oczekiwałby BTC, gdyby dolar miał się załamać poniżej tej paraboli? Około 20%. Nawet tutaj mówi o świecy Boga z małej litery oczywiście na Wykresie. IRS opublikował wstępną wersję formularza 1040, czyli mamy tutaj Stany Zjednoczone, które zawiera nowe wytyczne dotyczące raportowania zasobów cyfrowych, czyli nasz fiskus, tak zwany. W Stanach Zjednoczonych tutaj w tym roku Agencja Podatkowa wyraźnie poinstruowała podatników, aby zgłaszali NFT wraz z kryptowalutami i stablecoinami. Podatnicy będą musieli zgłaszać większość, ale nie wszystkie. Transakcje i przelewy obejmują waluty cyfrowe. Podatnicy będą musieli wskazać na swoich formularzach podatkowych, czy otrzymali waluty cyfrowe jako zapłatę, jako nagrodę z wydobycia lub obstawiania, czy też z hardworka. Ponadto podatnicy mu będą musieli wskazać, że sprzedali, czy byli lub wymieniali aktywa cyfrowe, a nawet czy przekazywali zasoby cyfrowe za darmo w prezencie. Podatnicy mogą odpowiedzieć przecząco, jeśli po prostu trzymali zasób cyfrowy, przenieśli zasób cyfrowy między własnymi portfelami lub kupili aktywa cyfrowe za prawdziwą walutę, taką jak dolar amerykański. Zauważa, że zakupów kryptowalut dokonanych za pośrednictwem PayPal i Venmo nie będzie trzeba zgłaszać. Termin zasób cyfrowy jest nowy w roku podatkowym 2022. W poprzednich latach IRS nazywał kategorię wirtualną walutą i nie omawiał wprost NFT, zysków z wydobycia ani większości innych szczegółów widocznych w tegorocznej formie. Także proponuję, żeby nikt nie korzystał ze starej formy, tylko z tej nowej, zaktualizowanej dla tych, którzy rozliczają się właśnie tutaj świecie krypto. W sumie z drugiej strony tak sobie pomyślałem, jeżeli ktoś na przykład chciałby sobie rozliczyć swoje NFT, kupił na hoście, bardzo fajna cena, stracił powiedzmy 100 tysięcy dolarów, czy to też można odliczyć wtedy? To by była niezła zachęta. Kupiłem NFT za 100 tysięcy, sprzedałem za 10 dolarów, to jest moja strata, chciałbym sobie ją odliczyć od podatku. Zobaczcie, w ten sposób też można pomagać. Ciekawe jak to jest prawnie zrobione wtedy. Górnicy Bitcoina zbankrutują jeśli cena BTC spadnie poniżej tego poziomu. No tutaj akurat od razu można się nie zgodzić, jeżeli zna się tylko i wyłącznie jak działa mechanizm w Bitcoinie, ale chodzi tutaj o cenę, którą podają sztywno jeżeli miałoby zacząć się kłopoty dla tych pewnie najsłabszych górników o tak, tak? I wtedy ta średnia jest troszeczkę nieciekawa, więc według wskaźnika o nazwie Production Cost Floor Poziom 17 tysięcy dolarów powinien służyć Bitcoinowi jako wsparcie w przypadku załamania się ceny. Co więcej, dane historyczne pokazują, że cena BTC prawie nigdy nie spadła poniżej tego wskaźnika. Więc w dzisiejszej analizie, Bing Crypto przygląda się historycznym wynikom tego wskaźnika i porównuje je z dnem poprzedniej BESY w latach 2018 2020 19. Więc w momencie, kiedy w 2018 roku zbliżaliśmy się do tej granicy, to był również granica najniższych cen BTC. i Na tym właśnie bazuję, że jesteśmy bardzo blisko tego wskaźnika. Ponadto porównują go z innym wskaźnikiem aktywności górników w łańcuchu zwanym kompresją, powiedzmy gdzieś tutaj wstęgi trudności, tak? który właśnie wyszedł z obszaru wykupienia. Zwykle, choć nie zawsze, wydarzenie to było sygnałem nadchodzącej, Ceny bitcoina, która może się odbić, no i tutaj przyrównujemy właśnie tą wstęgę trudności. Był jeden wyjątek przy 64 tysięcy, także nie do końca, można mówić, że to jest bardzo dobry temat, który by mógł to pomóc. No i w komentarzu dodał, że obecnie wskaźnik osiągnął poziom 17 tysięcy, podkreślił ponadto, że wskaźnik obecnie rośnie, zwiększa to poziom ceny minimalnej, poniżej koszt zatwierdzania nowych bloków i produkcji monet BTC jest nieopłacalny. I tutaj mowa o. Tym hash który mamy dzisiaj oczywiście, jeżeli górnicy odejdą, bo się im nie opłacać i którzy pozostaną za dwa tygodnie, będą mieli troszeczkę niższe koszty. Tak to po prostu działa. Jeżeli byśmy sobie tutaj jeszcze porównali do tego, jak to wyglądało kosztowo, kiedy byliśmy przy 60 tysiącach, to rok temu górnik w Teksasie mógł wyprodukować BTC za 5 tysięcy dolarów. Ten hash również był mniejszy wtedy, więc dlatego tutaj mamy porównanie kosztów produkcji dzisiaj. On podaje tutaj, że ten koszt to jest około 14 tysięcy. Także widzimy, że już tutaj w Teksasie jest poniżej tych 17, gdzie mamy większość powiedzmy górników, tak? tą grubą większość, która stanowi tych, którzy mogą mieć problem przy właśnie takich spadkach poniżej 17 tysięcy. Tutaj w Teksasie porównanie jest do 14 tysięcy teraz kosztuje, nie 5, tak jak to było rok temu, a cena jest tylko 19 tysięcy, a nie 60, jak było to rok temu. Finbold, prawie 80% mieszkańców Salwadoru uważa, że strategia bitcoinowa tego kraju zawiodła. W szczególności badania przeprowadzone przez University of Central America wskazują, że około 77% mieszkańców Salwadoru uważa, że adopcja bitcoina była porażką, poinformował Barron z 18 października. No, jeżeli wychodzi to z Uniwersytetu, jeszcze z Ameryki, to byłbym ostrożny. Co do statystyk, bo nie wiem, czy Uniwersytet jest pod powiedzmy płachtą USA, tak? A wiemy, że USA może troszeczkę nie na rękę jest to, co tam się dzieje, ale jeżeli ufać by tym badaniom, badanie wykazało, że pomimo wysiłków rządu na rzecz popularyzacji Bitcoina i kryptowalut, 75% mieszkańców zauważyło, że nigdy nie korzystało z zasobów cyfrowych w 2022 roku, kiedy ogólny rynek aktywów cyfrowych znacznie spadł. Urzędnicy z Ameryki aresztowali dwie osoby i oskarżyły pięć innych o naruszenie sankcji dotyczących handlu rosyjskim sprzętem wojskowym i wenezuelską ropą. Złożony międzynarodowy schemat obejmował szerokie wykorzystanie kryptowalut, zwłaszcza stablecoina Tether. Złożone w Nowym Jorku oskarżenie dotyczy systemu handlu skupionego wokół Petroleos de Venezuela S.A., państwowej firmy naftowej, która USA usankcjonowały za kadencji prezydenta Donalda Trumpa, a także firmy handlującej towarami siedzibą w Hamburgu i działającej przez obywateli rosyjskich. Ta ostatnia firma Norddeutsche... Rzekomo wykorzystywała swoją pozycję do poszukiwania części do rosyjskiego sprzętu wojskowego, w tym domyśliwców myśliwców Suchoj i MiG-29. Jeśli chodzi o wenezuelską firmę naftową, starali się spieniężyć swój produkt, który amerykańskie sankcje odcięły od znacznej części rynku światowego. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że trzech oskarżonych dokonało transakcji obejmującej 500 tysięcy barłek wenezuelskiej ropy z PDVSA przez Tether, kryptowalutę powiązaną z dolarem. Amerykańskim. W innym miejscu władze identyfikują transakcje o wartości ponad 3 milionów dolarów pomiędzy operatorami firm w postaci niezidentyfikowanych kryptowalut. To nie pierwszy raz, kiedy Wenezuela patrzy na kryptowalutę jako na sposób na czerpanie zysków ze swojej ropy pod sankcjami USA. Jego nieszczęsna kryptowaluta El Petro miała funkcjonować jako międzynarodowa moneta stablecoin powiązana z wartością baryłki ropy, zanim ona również została usankcjonowana. Po raz pierwszy sankcje USA miały na celu zasób cyfrowy. Także tu widzimy, że akurat w tym przypadku używali. Tetera, tak? No I pytanie: teraz musicie sobie sami zadać, czy to też będzie usankcjonowane, czy nie. Bin crypto, jeżeli chodzi o midterm election, te, które się dzieją już za chwilę w Stanach Zjednoczonych, jakie hmm, wyniki, a bardziej jaki skutek będą miały dane partie na krypto? Na tym się zajmiemy, bo tutaj czytam nawet, że ostatnio demokraci nawet wygrywają w przedwczesnych gdzieś tutaj elekcjach, gdzie uważam, że to jest troszeczkę nadkolorowane. Wydaje mi się, że zupełnie jest. Przeciwnym kierunku, jako republikanie, chyba, żeby miało wybuchnąć coś i nie dojść do tych elekcji, no to wtedy raczej teraz, w tym momencie, jeżeli nie będą używać maszyn i nie będą robić tego, co robili podczas COVID-u, bardzo możliwe, że republikanie wygrają. Teraz muszę podpowiedzieć wam, co się stanie, jeżeli demokraci wygrają dzięki temu artykułowi. Więc najpierw, może demokraci, tak? Ci, którzy są bliżej, powiedzmy, socjal. Pewnych spraw, To tu zobaczmy wpływ demokratycznej wygranej, czyli demokratów na krypto. Podobnie jak w przypadku wielu rzeczy w polityce, stanowisko demokratów w sprawie kryptowalut jest złożone. W obozie demokratów są kryptopozytywni przedstawiciele tacy jak Richie Torres i Jim Himes, a ta partia optyczna ma również bardzo krytycznych dla kryptowalut senatorów, takich jak Elizabeth Warren i Sherrod Brown. Starszy członek partii była kandydatka na prezydenta Elizabeth Warren, była szczególnie głośną przeciwniczką kryptowalut. W maju Warren. Zakwestionował decyzję w Fidelity, aby zezwolić posiadaczom emerytur na alokację części z ich emerytury w krypto. W tym czasie Warren powiedział, że zmienność Bitcoina jest potęgowana przez jego podatność na kaprysy zaledwie garstki wpływowych osób. Warren reprezentuje hardkorową pasję sceptycyzmu wobec kryptowalut w Partii Demokratów, ale szczerzej kształtuje się bardziej zniuansowany i neutralny, złożony, złożony pogląd. Co zrobił sam Biden? Joe Biden wydał zacządzenie wykonawcze w sprawie kryptowalut, które ogólnie rzecz biorąc było wówczas pozytywne. We wrześniu te ramy zostały rozwinięte z naciskiem na ochronę konsumentów. No, czy pozytywne, to ja bym się tutaj zastanawiał również, ale wiemy, że to, tak jak tutaj mówiłem, jest to demokrata. I dwa, e, pytanie, jak sobie radził Trump też? Jak był prezydentem, jak sobie radziły kryptowaluty? Musicie podpiąć do republikanów, których właśnie teraz. Opiszę, Republikanie są na ogół bardziej prokrypto niż ich rywale z Demokratów. Nie oznacza to, że wygrana Republikanów w wyborach śródokresowych w USA w 2022 doprowadziłaby do najbliższym czasie do większej liczby kryptopozytywnych przepisów. Bardziej prawdopodobnym skutkiem byłby impas legislacyjny na pozostałą część kadencji Bidena. W ostatnich latach czerwony stan, Teksas, stał się głównym ośrodkiem działalności wydobycia krypto. Republikanie odsunęli się od nadmiernego zasięgu SEC na rynku kryptowalut. No teraz musicie sobie odpowiedzieć, Teksas. Czy jest pro-krypto, czy nie pro-krypto? Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio jest bardzo duża tendencja w Stanach Zjednoczonych, że ludzie wyprowadzają się czy to z Illinois, czy to na przykład z Kalifornii, gdzieś tam z Los Angeles, do właśnie pro-republikańskich stanów, takich jak Floryda i innych. Także tutaj również raczej to, co piszą w newsach, a to, co ludzie robią, jest troszeczkę inne od rzeczywistości. Patrick McHenry i Bill Huzenga wyrazili zaniepokojenie. W kwietniu powiedzieli, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd próbowała rozszerzyć swój zasięg na kryptowaluty. W liście otwartym do szefa SEC-Garego Genslera para powiedziała: Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni, że proponowane zasady mogą być interpretowane w celu roszczenia jurysdykcji SEC poza jej istniejące uprawnienia ustawowe do regulowania uczestników rynku w ekosystemie aktywów cyfrowych, w tym zdecentralizowanych finansach. Czyli widzimy, że tutaj pro, jeżeli chodzi o krypto, raczej Republikania. Czy Crypto.com ma duże kłopoty? Oszczerzenia już były wcześniej, zauważa Protos, więc zobaczmy. Crypto.com zrobił wszystko co w jego mocy, aby dostać się na szczyt branży kryptograficznej. Jej ogromne wydatki marketingowe, w tym zgrabna reklama Super Bowl, zdołały przyciągnąć szczyt 50 milionów zarejestrowanych użytkowników, a do lutego 2022 ugruntowały swoją pozycję jako 10 najlepszych giełd kryptograficznych. Porównajcie to do Banki.comów reklam. Jeżeli chodzi o Super Bowl, wtedy, które były opisane właśnie w audiobooku, który jest upubliczniony, Krypto Cisza przed Burzą, jak w podobny sposób wtedy właśnie się reklamowało te największe projekty tamtych czasów. Od czasu jego błyszczącego spotu na Super Bowl kierownictwo na wiele miesięcy zwalniało pracowników, a nowe programy wprowadzania użytkowników, które reklamowały bardzo wysokie stopy procentowe, upadły wraz z tokenem CRO firmy, który dotował te programy. Badacze odkryli również podejrzane powiązania z oszukańczą firmą Wirecard. Było to jednak dalekie od jedynej czerwonej flagi, która po bliższym przyjrzeniu się powinna była wskazać, że rzeczy nie są w porządku z Crypto.com. Pierwsza czerwona flaga, którą zauważyłem, to dramatyczna ironia podczas Super Bowl i jej reklamy. Celem reklamy, początkowo śmiesznej, było zrównanie kupowania aktywów kryptograficznych, takich jak token Crypto.com, z wczesnymi podróżami kosmicznymi, wiecznymi ekspedycjami, dalekomorskimi lub dziewiczym lotem braci Wright. Co więcej, hasłem jest szczęście sprzyja odważnym, a nie odważnym. Pliniusz Starszy spopularyzował to zdanie przed popłynięciem w kierunku We gdzie natychmiast zmarł wśród odłamków wulkanicznych oparów siarki czyli chodzi tutaj o porównaniu tego cytatu który mówił że właśnie szczęście sprzyja odważnym no niekoniecznie co się wydarzyło później po tym odważnym porównując do Wezuwiusza bo i tak gdzie był odważny zmarł wśród odłamków wulkanicznych oparów siarki rzeczywiście było tak że South Park wyśmiewał reklamę na cały odcinek telewizyjny Dramatyczna ironia reklamy podsunęła widzom wskazówkę co do wiarygodności reklamodawcy, mianowicie, że pomimo milionów dolarów kosztów produkcji i emisji, firmie nie udało się napisać inteligentnego scenariusza. Czerwona flaga numer dwa: Cryptocom zmniejsza liczbę pracowników. Czyli Cryptocom zwolniła aż dwa pracowników ze szczytu w 2021. Ze swojej strony firma oddaliła dane 8H, chociaż potwierdziła, że jej siła robocza liczba kiedyś była ponad 5000 tysięcy osób, że zwalniała setki pracowników i nie potwierdziła całkowitej redukcji zatrudniania od. Czasu szczytu, czyli mieli tutaj statystyki na temat swoich pracowników, potem je usunęli, no bo może to był niewygodny temat, jeżeli chodzi o ilość zwalnianych pracowników w Bessie. Kolejna czerwona flaga to jest to, że no coraz mniej mamy u nich, a nawet wycofywanie się z umów partnerskich. Także prawa do nazwy stadionu Los Angeles Lakers kosztowały podobno aż 700 milionów dolarów w ciągu 20 lat. Ta umowa wywołała mieszane reakcje fanów koszykówki. Jeden z graczy Los Angeles, Lakers, powiedział, że nowa nazwa będzie przez jakiś czas dziwna. Od 1999 roku obiekt nazywał się Staples Center, a firma wycofywała się również z umowy sponsorskiej z drużyną piłkarską Angel FC w tym samym mieście. Odcięła także dolary sponsorskie przeznaczone na transmisje e-sportowe na Twitchu. Firma została również zmuszona do stonowania komunikatów w reklamach. Także tutaj widzimy, no, przypominam o klątwie reklamowej stadionowej. Gdzie Enron również widniał w Hoście, niestety tylko w Hoście, bo w besie już go nie było. Czerwona flaga systemy KRO upadają, czyli czerwona flaga numer 4. Pierwotny zespół stojący za tym, co ostatecznie stało się z Kryptoką, wyemitował i sprzedał token poprzednika CRO MCO o wartości około 26 milionów dolarów za pośrednictwem tradycyjnego ICO w 2017. Posiadacze MCO. Zamienili się na Kro podczas rebrandingu firmy w 2020, w wstępnych latach, bo w następnych latach firma i jej różni dyrektorzy i partnerzy sprzedają mco Kro warte milion więcej. Początkowo nazywana Crypto.org Coin, zmieniająca własność zarówno TLD.com, jak i org, Krypto.com zmienił nazwę Kro na Kronos w lutym 2022, w tym samym miesiącu co reklamy Super Bowl. Tutaj nawet posunęli się do podsumowania. Pamiętajcie, że to nie jest mój komentarz, tylko. Tak jak i czytamy, także tutaj pretensje nie do tego, jak to mówi się, don't shoot the messenger, tylko do tych, co piszą. Tak? Także istnieje kilka podobieństw między CRO Crypto.com i CEL Celsjusza. Oba tokeny zostały konta zarządzane przez podmioty, które je wyemitowały, dotując operatorów dodatkowym kapitałem, z którego wypłacali zachęty pieniężne, aby przyciągnąć nowych użytkowników. Oba zwiększyły również zysk dla klientów, którzy zablokowali token. Oferowali również bonusy lojalnościowe i użytkowe, w tym zniżki na roczne usługi. W przypadku CryptoCom obiecał karty debetowe z wielopoziomowym systemem cashback płatnym w Kro. Inwestorzy, którzy kupili, postawili co najmniej 400 tysięcy dolarów w tokenach Kro, oszałamiająca suma, mogą zarobić równie oszałamiający zwrot gotówki w wysokości 8% od zakupu. Wartość 8% została oczywiście utrzymana tylko dzięki niezawodnemu strumieniowi nowych użytkowników kupujących, blokujących tokeny Kro, kiedy CryptoCom nie mógł utrzymać szybkości rejestracji nowych użytkowników, przewidywalnie obniżył swój cashback. Inwestorzy obstawiający Kro przez dłuższy czas mogą uzyskać jeszcze wyższe oprocentowanie do 12%. Stawka nagród, czyli pewnie rocznie, dla porównania certyfikaty depozytowe amerykańskich banków osiągają zwykle poziom około 3,5%. Czytelnicy pamiętają, że Celsius Network oferował porównywalną API dla depozytów z Tablecoina, jeśli obstawiający akceptowali wypłaty w swoim natywnym tokenie cel. Jest teraz prawie bezwartościowy w obliczu postępowania upadłościowego Celsjusza. Crypto.com najwyraźniej nie był w stanie utrzymać tak wysokiego RRSO, gdy już zwabił deponentów. Kiedy w maju 2022 odcięła swoje nagrody za obstawianie, cena Kro spada o połowę w ciągu miesiąca. Kro raz zamieniło się na najwyższy poziom 98 centów 24 listopada 2021, mniej więcej w czasie, gdy Crypto.com ogłosiło umowę na zmianę nazwy. Wow, Angeles Lakers to spadł dzisiaj do 11 centów. Sygnał ostrzegawczy, chyba tutaj już będzie ostatni, Numer 5 to Krypto.com nie pomogło sobie wybierając Wirecard jako wystawcę kart. Wirecard złożył wniosek o upadłość w czerwcu 2020 i jest powszechnie uważany za jedno z największych oszustw we współczesnej historii Niemiec. Problemy Wirecard zaczęły narastać, gdy audytorzy Ernst Young odmówili podbicia dokumentów księgowych za 2019 rok. <grych> Czyli wiecie, jak to jest z audytami. Jeżeli audyt już nie przechodzi, a tak, jak w świecie krypto, no to audyt może spowodować, że nagle się okazuje, że są pokazywane wszystkie karty, a jak one są pokazywane to wtedy firma po prostu gubi na przykład 2 miliardy dolarów. Tak jak w przypadku Wirecard w tamtym czasie. Więc upadłość Wirecard również negatywnie wpłynęła na innego emitenta kart debetowych kryptowalut. TenEx nigdy nie odzyskał i nie tweetował od 2021 roku. Strona TenEx pozostaje offline. Do tego mamy tutaj CEO, który nazywa się Jan Marsalek, był dyrektorem operacyjnym Wirecard. Chris Marsalek jest dyrektorem generalnym KryptoCom. Chyba on Marszałek się nazywa z tego, co pamiętam, ale. Ok, Chris Marszałek ma jedną ciekawą przeszłość, w tym całkowity upadek notowanej na giełdzie w Australii spółki Ensogo i spółki zależnej. Be crazy. Jak to podsumowują? Crypto.com potrzebuje więcej osób do kupowania blokowania kro, biorąc jednak pod uwagę 88% spadek tokena od 24 listopada 2021. Popyt wydaje się słabnąć. W miarę krow spada, zwolnienia są kontynuowane, a oferty cashback maleją. Kryptocom wkrótce zabraknie pieniędzy na zakup drogich reklam potrzebnych do odwrócenia uwagi użytkowników od własnych tych czerwonych flag, które tutaj przytoczyliśmy. Jego reklama Super Bowl mogła przenieść miliony wyświetleń, ale jej długofalowy efekt może być dokładnym przeciwieństwem tego, co zamierzała firma. Zwolnienia nabierają tempa, jego główny symbol KRO zbliża się do najniższych poziomów w historii i cierpi z powodu katastrofalnej utraty zaufania inwestorów. Jego podeczalne połączenia z upadłymi firmami, takimi jak Wirecard, Jensego i Tenex, niewiele zrobiły, aby przywrócić to zaufanie. Podsumowując, nie jest jasne, czy KryptoKom będzie w stanie odzyskać swoją pozycję wśród najlepszych giełd kryptograficznych. Po wielu tego 2022 firma znalazła się w pierwszej dziesiątce giełd spot, ale dziś spadła na 18 miejsce. Nadmierne wydatki i ma wątpliwy marketing mogły nieodwracalnie osłabić zdolność. Do powiedzmy, tutaj firmy utrzymania swojej pozycji. Więc, no, muszę powiedzieć, że ktoś tutaj zrobił porządny research na ten temat. I takich artykułów oczekiwałbym nie po to, żeby prowadzić tutaj FUD, tylko po to, żeby wiedzieć w razie czego, jeżeli coś się stanie, że taki artykuł przeczytałem, a wtedy miałbym tylko problem z samym sobą. Połowa wszystkich exploitów DeFi to ataki typu crossbridge. O tym już troszeczkę mówiliśmy, więc tutaj nie będziemy przypominać, ale exploity pomostowe stanowią około 50% wszystkich exploitów DeFi, co daje łącznie około 2,5 miliarda dolarów utraconych aktywów. Takie ataki można zazwyczaj przypisać lukom w inteligentnych umowach Wormhole, Nomad lub złamanym kluczem prywatnym Ronin i Harmony. Tyle wystarczy. Wiemy, że jest problem właśnie z tymi pomostami, które tutaj, no. Raz, że obcinają tą decentralizację, a dodatkowo wprowadzają dodatkowy faktor ataku, który jest no, w połowie wykorzystywany w tym momencie, jeżeli chodzi o eksploity DeFi. Bitcoinis, po pięciu latach niemiecki sąd i prokurator przydzielony do tej sprawy, czyli chodzi o OneCoin, nadal czeka na pojawienie się krypto-królowej, czyli krypto-queen, która według plotek ostatnio widziana była, jak uciekała do Grecji, by szukać schronienia przed zaciekłymi wysiłkami zmierzającymi do jej schwytania. No z taką ilością gotówy można się nawet pod kamieniem gdzieś tam schować, razem z pewnie z wieloma innymi aktywami, więc podobnie jak inne osoby, tak jak Dukłon, Stera, które brały udział w rzekomych oszustwach związanych z kryptowalutami, Ignatowa wydaje się podciągać za wszystkie właściwe sznurki, aby pozostać w ukryciu i pozostać poza zasięgiem władz. No, przy dzisiejszej technologii to może być już Stanisław i nie będziemy nawet wiedzieć. Czy Stanisław to Crypto Queen, która kupuje w Dino obok nas zakupy, tak? Tak można to po prostu określić, więc to nie jest pierwsza osoba, która znikła zaraz po oczywiście jakiejś sprawie, ale widzimy, że tutaj zaczyna się sprawa po ilu latach? Po pięciu w Niemczech, więc... Trzeba troszeczkę czekać na to, jak się rozwinie ta sprawa. A obywatelka Bułgarii, która znajduje się obecnie na liście 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów w FBI, zdołała znaleźć wyjście ze wspólnych prób aresztowania przez amerykańskie i europejskie organy ścigania już w październiku 2017 roku. Pamiętajmy, że OneCoin, pamiętam, pamięta, to było reklamowane jako coś, co już działa. Tam nawet nie było blockchaina, tylko sama reklama, wyjście do ludzi, tyle zarobimy, procenty. I tak to się kulało. Nawet blockchaina nie było. Wystarczyło tylko zaufać. Właśnie, gdzieś mi taki cytat przyszedł ostatnio. Pamiętaj, jeżeli patrzycie na kryptowaluty, to patrzcie, żeby kupować produkt, a nie że wy macie być produktem. Tak? To by było takie podkreślenie tego wszystkiego. ITREM World News, Zdrowie finansowe MicroStrategy zagrożone po ogromnym zakładzie na Bitcoin o wartości 3,4 miliarda dolarów, czyli spada bitcoina do 18,3 w dniu 13 października, czyli 18 tysięcy, mógł tymczasowo zagrozić kondycji finansowej firmy. Pierwsza spada zadłużenia MicroStrategy ma nastąpić za 17 miesięcy, kiedy sailor będzie musiał zapłacić 855 milionów dolarów. Według raportu Fortune, podstawowa działalność firmy w zakresie oprogramowania generuje bardzo małe przepływy pieniężne, a spadek odsetek od bitcoina mogą negatywnie wpłynąć na jej przepływy. Pieniężne, czyli no, każdy kolejny spadek może zagrozić pozycji finansowej microstrategy jeżeli tutaj się dowiadujemy, ile mają tych bitcoinów 130 tysięcy, czyli ponad 3,4 miliarda dolarów. Więc 13 października BTC spadł do 18,300, najniższego poziomu. W tym miejscu sytuacja stała się nieco niewygodna dla MicroStrategy. Zobowiązanie dłużne firmy oznaczało, że cena Bitcoina musi pozostać powyżej poziomu 18,500. Ich średnia cena zakupu BTC. Co uzasadniałoby posiadanie udziału w stosunku do zadłużenia 2,4 miliardy. Spadek Bitcoina przełoży się na płaską stratę w wysokości 26 milionów dolarów na jego inwestycji. Ponadto taki spadek ceny BTC sprawia, że sprzedaż akcji firmy o wartości 1 miliarda dolarów jest bezużyteczna. Czyli tutaj MicroStrategy będzie musiała spłacić swój dług za 17 miesięcy. W grudniu 2025 firma będzie musiała spłacić 885 milionów. Także to jest i dobra, i zła wiadomość. Bo jeżeli zła zaufać jeszcze raz MicroStrategy, bardziej tutaj właśnie tej osobie, która to prowadzi, czyli panu Sailor'owi i to, co robił w krypto, bańce do komów bardziej, no to ja bym tutaj tego zaufania nie miał. No ale jeżeli oni mają ten swój bet to będę robić wszystko w swojej mocy, żeby do tego grudnia 2025 spłacić 800 milionów dolarów. Jak to muszą zrobić? No, BTC musiałby przynajmniej dojść do all time high. No, żeby tutaj łatwo sobie to spłacić. Także można to i pozytywnie, i negatywnie odebrać. Ktoś wypłacił z Coinbase za 48 tysięcy BTC. I to było wczoraj już chyba, o ile dobrze pamiętam. I wiele audycji pojawiło się na YouTubie, że ojej, już tutaj będzie na pewno trzymał, hodlował albo nie sprzeda. Tutaj jednoznaczne to nie jest na pewno, że nie sprzeda, nie sprzeda na innym rynku OTC. Na pewno jest dobre to, że nie trzyma na Coinbase, gdzie może nagle sprzedać. I to jest pozytywna wiadomość. Co zrobi z tym, tak naprawdę nie wiemy. I jaka jest średnia zakupowa tego właśnie hodlera, to jest 11 279. Także jeszcze jest dużo czasu, można powiedzieć, albo dużo przestrzeni, żeby spaść. Niżej do 11 tysięcy, wtedy będzie się zastanawiać, czy kolega sprzeda 47 tysięcy. Kto jeszcze się ukrywa? Nie tylko Crypto Queen, ale 3 Arrow Founders, czyli ci, którzy założyli ten fundusz i ci są po prostu teraz nieuchwytni, szukają ich. To były największe perełki, jeżeli chodzi o fundusze, które pompowały ten rynek 2021-2022, no może nie bez tego ostatniego roku, ale 2021-2020. Często się tutaj pojawiali. Ja to tak nazywam najczęściej ludzie słupy. No i na koniec cyklu. Tata, a prezes firmy powiedział. CTO Walmart mówi, że czyli tutaj bardziej prezes finansowy Walmart mówi, że krypto i metaverse zakłócą metody płatności detalicznych. Globalny dyrektor ds. technologii Walmart mówi, że aktywa kryptograficzne i metaverse zakłócą metody płatności poprawią odkrywanie produktów dla giganta handlu detalicznego. W nowym wywiadzie na konferencji Yahoo Finance All Market Summit Suresh Kumar, globalny dyrektor ds. technologii i dyrektor ds. rozwoju Walmart mówi, że przyszłość handlu detalicznego obejmuje transakcje kryptograficzne zarówno dla towarów w świecie rzeczywistym. Jak i wirtualne. Więc widzimy, że tutaj bardzo pozytywnie, no może nie wiemy w jaki sposób, ale przynajmniej ogólnikowo jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co ma na myśli. Dobra, życzę Wam wspaniałego dnia, mamy to. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.